Czas kontynuować naszą przygodę. Jak widzicie, nawet się przebrałem, czyli widać już, że zrobiłem dzień przerwy. Ale postanowiłem, że chcę nagrać całą serię. Calutką serię. Przed tym, jak będę musiał zacząć rzucać pierwszy odcinek. Mam mniej więcej na to jeszcze 2 dni. Nie wiem, czy to mi się uda. I ogólnie taka śmieszna, ciekawa informacja. Szybka ciekawostka. Taki ruch, który wykonałem właśnie, który trwał ile? 5 sekund? Dodał mi około 5 minut renderu. Nie widzieliście takich rzeczy, ale już teraz wiecie, że takie głupoty potrafią coś takiego spowodować, ponieważ renderowałem pierwsze 3 odcinki i odcinek, który w teorii powinien renderować się najdłużej, ponieważ trwał najdłużej, nie renderował się najdłużej, ponieważ się działo najmniej, ale natomiast ten odcinek, który był najkrótszy, renderował się najdłużej, ponieważ właśnie było dużo takich akcji, gdzie się ruszała często myszka, ale taka ciekawa informacja. Prosto tylko i tyle. Tam obok byłem. Te twarze. He's taking a fight to the enemy, yeah. Showing all of us how it used to be. Yeah. What it used to mean to be a Grove Street family. Yeah. CJ, you my brother, my running dog. I should have never doubted you. It's nothing. But you're home now, partner. Yeah. Oh, for sure. Listen up. For sure. All y'all to go get heated and meet me downtown under the Mulholland intersection. We gonna roll on these baller motherfuckers. Yeah. All right. I'll see y'all in traffic. Yeah, let's roll. Yeah, for sure. You win. Yeah, for sure. I mój pies właśnie zeskoczył. Mam nadzieję, że nie będzie teraz wracał do mnie do pokoju. Z jakiegoś powodu przestał wskakiwać na moje łóżko samo i zawsze muszę go wnosić. I właśnie wrócił. Mam telefon. Don't worry, we cool, all right? No, CJ, you gotta come and see something. Something important. Muszę. It's gonna have to wait. This can't wait, Holmes. If I tell you, you won't believe it, I swear. Okay, I got about 5, so it better be good. Where you at? I'm under the freeway, north side of Vernon Bluffs. Okay, Cezar. Tej misji totalnie nie kojarzę, więc mam nadzieję, że mnie nic nie pakujesz. Znowu wrócił. No on naprawdę teraz chce wejść na łóżko, dopiero co zeskoczyłeś, Miko. Bąbel. Obcięty bąbel. Leż na łóżku, bąbel. On mnie dał spokoju, on zaraz zaczął siadać, tupać i warczeć, więc lepiej to po prostu odklepać, on się położył właśnie teraz, no i tyle. To jest... Ale nie rozumiem czemu. Nie rozumiem totalnie czemu nagle... On dosłownie z dnia na dzień w trakcie wakacji przestał wskakiwać na łóżka. Jak jeszcze powiedzmy łóżko w innym pokoju, a jak ktoś na nim osoby powiedzmy, znaczy łóżko, te kanapa bardziej, ktoś sobie na nim siedzi i je, jest spoko, ale jak moje, nic, nie wskoczy po prostu i tyle. Cyk. Chodź do samochodu w alei. Okej. Okej, se, pokaż mi. Panie jest to, że on nagle wiedział, że to ma wsiąść do tego auta, skoro tam nawet w środku nie było Cezara. Już tam uważnie. Balasy! Ryder, Smoke? Oh, no. Shit, Smoke, what you into? That's it, look at that ride. That's the motherfucking green saber. Ten Penny? The fuck? O co chodzi? Smoke, Ryder, ten Penny, balasy? Crash making you sell us out? Moms! Sorry, Issy. I heard a rumor and poked around. I didn't believe it myself, but... Nah, you did the right thing. Fajna kierownica ogólnie, kwadrat po prostu. I gotta go tell Sweet about. Oh, fuck! Sweet! Look,
Go get Kendall and take her to a safe place. What you thinking? It's sweet. I think him and the homies is walking into a trap. Just go. Go! Jak tam przed nim właśnie ta cała ekipa jest tak dalej. I powiedzmy Dylan wypuścił go z domu. Okej, okay, sweet, traci HP. Jak ja nienawidzę takich misji. Jak ja nienawidzę misji, gdzie muszę gdzieś jechać i widzę, że mój ziomek traci HP. Vice City była taka beznadziejna jedna misja tego typu. Pick up the phone! Ej, spoko. Czy ja w ogóle dobrze jadę? Gówno niedobrze jadę. Chyba, że jakoś bym mówił. Nie mówcie, że oni są na moście. To musi. Oni są na moście. Bo są trójkąty. A nie, są tutaj, okej. Okay. Nice. Yo, bitches! Sweet. What do you mean where you've been? It's smoke. Me and Deke with Tenpenny and some ball. He sold us out. You gotta get out of here. The cops gonna arrive any second. Nie dramatyzuj, sweet. Okej, no to daj mi ich zabić wszystkich, tak jest. Balasy. Holy shit. What the? Chyba to auto nie powinno tak się kręcić. Coś mi tak wydaje. Mam takie dziwne przeczucie, że to tak nie powinno być. No, przaduj. Cyk. Ta stereotypa. Potrzebuję wziąć kasę, potrzebuję wziąć bronię. Wow! Hold up, hold up! O, nie widzę typów, no. Dobra, nice. Uratowaliśmy ich. Ale mówię, ja cały czas mówiłem, że ja nie mam żadnego. O, co ja mam coś w tym stylu, że, nie, że mam armor na sobie. Ten Penny przyjedzie? Od razu? A fajnie, moje ziomki uciekają, balasy uciekają, oczywiście ja jako jedyny złapany ze Sweetem, tak? I teraz chcecie może mi jeszcze powiedzieć, że stracę do 1000 amu, które miałem w tej mojej MP5, tak? Jeszcze tyle mi powiedzcie. You got a bag over your head, boy. How you feel about that? Man, take it off. Please, man, I can't breathe, please. Oh, all right, but only because you said please. Oczywiście ten Penny. You fucking sick motherfucker. Intimidate those who intimidate others, Carl. It's my job. Right in. Yeah. Hey man, where we at? No, w sumie też, dobre pytanie. Nice, clean air. Fucking smoke. Oh, sweet. Sweet is alive. Alive and inside. He's in a prison hospital, being treated for gunshot wounds. Process, nice. Somehow nobody's caught you yet. Oh yeah. You should be glad, Carl. Your moron brother's alive. Your street trash soon to be turned out sister's alive. And she's only sucking one greaseball's dick. Things are going pretty well for you, Carl. So behave, nigga. We want you to do a little favor for us, Carl. Przysługę gliną, ta? That nigga smoke turned on me. Smoke? Smoke does exactly what he's told. He learned that lesson a long time Damn, ago. Damn, man. Take it yeah, easy. Yeah, homies for life. Street loyalty. That's all bullshit, Carl. Didn't you learn that when they ran you out of town just because you let Brian die? Huh? Eddie, I can't deal with this guy. He's an idiot. Let me air this fucker out. No, hey. no, officer. For once, let's let the kid do something good with his useless life. Co chwilę wam pomagam. He's gonna help us with the fight against crime. Right, Carl? Yeah, by any means necessary. Now you stay the fuck away from Smoke, and stay the fuck away from us. Otherwise, Sweet's gonna find himself on a baller's block, getting in touch with his feminine side. Cześć, to... Wy co za mnie się... Wy co za mnie przylatujecie i ja mam niby ten? Miałem się was trzymać daleka? To mnie zostawcie! Yeah, you'll
never find anybody as fork-tongued as this snake-ass bastard. Soon as he gets caught with his hand in the cookie jar, he'll whistle any tune Internal Affairs wants him to. See, they got him hiding up Mount Chiliad someplace, so they can manipulate his testimony any way they want to. I want you to pay him a little visit, Carl, and destroy all his evidence before he testifies. Sort this out, Carl, so Officer Tenpenny can sleep easy at night. We want evidence he ain't gonna talk. Znowu chcecie, żebym wam pomagał. Dajcie moją samą amunicję z broni. Yo fucking dickhead! Miałem już sporo amunicji, już byłem w dobrej sytuacji. Nie, zabierzemy panu wszystko dzisiaj. Ja przejmam Sancheza. Mam nadzieję, że chociaż mnie zabierze tego motorku, jak zapiszę sobie gierkę. Okej, okay, motor jest, ale czy będzie jak wyjdę z misji, z baziemie. Zabij świadka i przywieź nam dowód. No dobra, ale na źle żadnej broni mam, więc wypadałoby pójść do Amnation, bo bez tego teraz sobie raczej zbytnio nie poradzę. Gdzie to jest wejście? To jest to Amnation? Tak jest. A już się trzymam jakichkolwiek pieniędzy, które będą może na dom. Pistolety... w sumie... A nie, bo nie, wiecie co, wziąłem pistolet, ten cumnikiem. Ale ja się boję, że nie będę potrafił go kontrolować. A SMGK mam już ogarniętego, tak? Więc jeżeli wezmę sobie małe PM, jeżeli wezmę PM i wezmę SMG po prostu, który jest za 2000? Skąd musiałem wziąć broń, okej? Okay? I wezmę sobie kamizelkę tak po prostu dla zasady, ale... Ja nie wiedziałem, że ta gra jest tak kosztowna. Jednak życie na jakichś kodach, jakichś, nie wiem, full clipach, Hesoyamach, professional kitach i tak dalej, było dość tanie. Powiem wam, fajnie było. Tam low, gdzie jest moje radio, tu w tym miejscu, ziom. Mamy tutaj znaczek, mamy jechać do góry i znaleźć tę wtykę. Nie ma sprawy, czy to nie będzie w ogóle... Czy to nie jest trasa wyścigowa? Powiem, że jak grałem kiedyś w Sampa, kiedy Samp był czymś nowym, to uwielbiałem. Chyba właśnie to było to wzgórze. Tam z samej góry zazwyczaj był spawner właśnie z motorami, nie motorami. Ja nigdy nie grałem na serwerze żadnych RP, nie, żeby nie było, że jestem jakimś graczem roleplayowym. Nie, nienawidzę po prostu roleplaya. W sensie taki roleplay odcinkowy dla zabawy w grze single player, okej, ale wszelkie multiplayer roleplaye, na przykład jak teraz jest SAS od jakiegoś roku na topie w Polsce GTA RP, to jest taki... Nie dla mnie. Ani... To jest tak. Ani wiem, żebym się to nie nadawał, bo po prostu nie jestem kreatywny, nie potrafię mi się w to wczuć. A nie wiem, że mi to się po prostu nie podoba. Poczekajcie, czy ja znowu nie jadę źle? Oczywiście jadę źle, muszę zjechać w dół. Okej, okay, powoli. Fuck! Nie mogłeś podciągnąć idealnie tego Sancheza, żeby po prostu na to nie wpaść? Okej, okay, tutaj jest gdzieś już cel. Jest w środku, wykurz go z zewnątrz. Czemu tam jest gościu z FBI? Uważaj na federalnych. What do you mean uważaj na federalnych? Musimy mieć zdjęcie jego zwłok. Nie, bez sprawy. Teraz pytanie, czy uważaj na federalnych jako, że będą mnie strzelać? Czy uważaj na federalnych jako, że mam się im nie pokazać? Holy shit. Okej, okay, motor będę miał, więc nie potrzebuję tam podejść do motorze. Będą mnie strzelać? Czy ja mogę ich po prostu uniknąć? Nie no, każdy go pilnuje. Wydaje mi się, że zawsze tutaj ze snajperką już byłem i było takie cyk, cyk, cyk każdego po kolei. Okej, okay, lecimy tu. W środku wziąłem go. Poczekajcie, jeżeli bym to wziął w odpowiedni sposób. To celowanie w tej grze jest tragiczne. Jest spokój. Holy shit, jak mi wyskoczył ze drzewa. Tak, muszę wyjść do środka po zdjęcie zwłok, potem będę się bawił z federalnymi.
To zapas wyznaczone miejsce, nie ma sprawy. Hop! Papa niefederalny. Jakbym zaraz nie puścił gaz, to ja miał wybijanie w drzewo. Ale zdobyłem skądś amunicję chyba. Ponieważ jak kupowałem broń, miałem 60 na 30, tak mi się wydaje. Czy ja miałem 90 na 30? I gadam po prostu głupoty. Ale nie mam pojęcia. Nie ryzykuję z wyskakiwaniem nigdzie, bo jednak nie wiem, gdzie mam pewność, że mogę sobie skoczyć i się nie zabija, gdzie mogę właśnie wylecieć z tymi. Z karetką zaraz, więc wolę sobie zjechać normalnie, ewentualnie tutaj bym mógł zjechać w dół już, o tu. Tu wiem, że tu mam pewność, że mogę sobie zjechać. I będzie spoko. Tutaj też. Pociągnąć lekko, nice. Panie, kurna, proszę mi tutaj nie wierzyć, jak jedzie wariat. Dostarczymy aparacik. I pierwsza misja z wsiurskiego crasha załatwiona. Gdzie jest to odpowiednie miejsce? Tu. Aha, czyli po prostu oddaj misję w tamto miejsce, w którym powiedzmy powinno być. Misja wykonana. Nice. Zapisujemy. Nie potrzebujemy sobie do końca muzyczki. Poproszę kolejną misję jakąś. Ktoś do mnie będzie dzwonił, ktoś mi powie, gdzie mam pójść. Halo. Na razie mam misję wykonaną i nic więcej z informacji. Wezmij się tutaj, może coś zadzwoni. Hello! O. Bo mnie pasowało, że żadnego logo nie było nigdzie. Wszystko mi gryzie dzisiaj, Boże jedyny. Don't know Weststone too well. I got some family out there, I think. But at least you ain't in jail, homie. Shit's fucked up with your brother, is it? You be careful and look after Kendall. Don't worry about it. Daj się zastanowić, co może, czy to jest serio. Kendall, czy tak po prostu źle przetłumaczyli. My cousin. Really intense, homie. Trust me. Meet them over at the diner in Dillymore in Red County. You won't miss them. Pewno ich poznasz. Brzmi rasistowsko, szczerze mówiąc. Że co, że na pewno ich poznam, bo będą Meksykaninami? To chciał mi przekazać ten typ? Przecież wtedy ja muszę w ogóle jechać, bo tak pojadę zaraz, nie to. Pojadę zaraz i będzie o w mordę. Gdzie jest znak zapytania? Tutaj też mam jechać? To jest, poczekajcie, wyjazd. Najlepiej, żebym pojechał. To mogę jechać cała z tą drogą tutaj do... Jezu. Poczekajcie, tutaj gdzie ja w tą stronę w ogóle patrzę. Czyli prosto i na autostradę w stronę... Nie! Zapomniałem jednej głupiej zasady na terenach wiejskich. Każdy to pirat drogowy. Tutaj jeżdżą takimi gównoautami, ale tak szybko. Żadnych ograniczeń, nic. Wiatr we włosach, szczególnie moich różowych. Witam pana policjanta w terenowym wozie. Dzień dobry wszystkim. Ja to jestem przyjadę, czy... Ogólnie nie wiem, czy to działa dalej, czy to działa na przykład tylko na multi, ale było, że jeżeli się klikało... znaczy, jeżeli... O! Właśnie o tym mówię, wypadki. Jeżeli się spamowało cała nachylenie do przodu, to się jechało szybciej, ale nie wiem, czy to działa na Sanchezie, czy to nie działa tylko na tych super motocyklach. O, co ty robisz, baranie? Ja tutaj jadę kulturalnie, nikomu w drogę nie włażę, a ten nagle zmienia sobie pas, bo tak. Bo jedzie przecież różowo-włosy idiota. A to jest chyba nasza najdłuższa wycieczka do tej pory. What the f... Znaczy, jeżeli mowa oczywiście o wycieczkach z misji do misji. Los Santos się nam pojawia tam na tych, na znakach. Co chwilę jakiś motor jest wywalony. Może jakaś zależność jest, że motory mają większą moc na kraksę. Byle by żadnej F-ki nie kliknął, jakbym F-kę kliknął, bym wyskoczył nagle, to by... Come on. To bym się zdziwił. Mam nadzieję, że gdzieś szybko wjadę z tego tunelu, bo nawet nie wiem, którym jadę. Czy to jest dobra droga, czy nie. Gdzieś zakręcam cały czas, to mnie martwi. Okej, okay, dobra, jestem tu. Czyli jestem blisko już, mam gdzieś wyjechać, mam gdzieś źle pojechać. Źle pojechałem, tak? Ewentualnie pojadę tu i... Okej, okay, nie, to dobrze jest. Tą grubą drogą i nagle jak będę miał skręt w lewo, pod mostami, tak. Czyli to jest tu, okej.
Pies znowu wyskoczył. Jak mi zaraz wróci. No jaka pogoda piękna. Wrócił. Czat on wrócił. On się na mnie patrzy. On się po prostu na mnie patrzy i na zasadzie jest: ej, ty jesteś mi potrzebny, bo inaczej nie będzie na łóżko. Chodź, 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 chodź. Inaczej nie będzie na łóżko. To jest piękne życie, no. Piękne życie. I bluza się powinnała. A wychodzimy. Komóreczka, co to chcecie ode mnie? Co, może mieć krasza zadzwoni? Sweet? I know. You all right? Hell nah. You gotta do something, man. I'm trying, man. I just gotta make sure Kendall's safe first. All right, man. I gotta go. Don't worry, bro. I ain't gonna leave. Długa rozmowa. Musisz coś zrobić. Okej, muszę kończyć. Okej. You want some, Fetzel? You big string of Yankee fist? I sing fucking units with more balls than you. What the fuck did you want? Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin. Come on, Mexican bitch. Guy. He ain't here. You? But Cesar said you was a real man. Lady, I'm a God-fearing, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Whatever, asshole. Where's your car? Where's your auto? Tutaj. Oh my goodness. Od tego są faceci, ta? To niezły tutaj seksizm. Okej, a mogę dostać cel, gdzie mam jechać? Okej. Wybierz sam, okej, to wybieramy to. Mamy najbliżej oczywiście ten pierwszy cel. Więc robimy naszego nasz pierwszy. So you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricon. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? We're taking the tanker. Okej, wsiadaj do szoferki. No to po moim motorku już jednak. Pójdź na siebie, naciskając jednocześnie kuję. Ruszaj kamerą, aby uzyskać lepsze pole widzenia. Myszkę mam od tego, nie kuję. Ale bo muszę powiedzieć, cofnij, ciągnij w kierunku przynajmniej. Aha, czyli to muszę trafić, okej. Czyli oczywiście przyczepić, nice. Co teraz? Zatrzymamy tych gnojków, jakbym tak wysiadł i was po prostu rozstrzelał. Dobra, typie. Typie, denerwowałeś mnie. Okej, kto ma tego soldofa? Nie, nie, no, you fucking idiot! Co za posrana idiotka, no musiała rozbić to auto w tym miejscu. Nie, no geniusz po prostu. Po prostu geniusz. Teraz może sam sobie biec do celu. Przecież rozwalenie tego będzie genialnym pomysłem. Dawaj, CJ. Muszę troszeczkę więcej potrenować, bo widzę, twoja kondycja to jest po prostu mierna. Czyli mogę teraz skipnąć cały dialog, bo jest to mi niepotrzebne. Czekam już tutaj. Czy naprawdę muszę znaleźć auto, żeby... Okej. Zobaczymy, czy mi każą, czy nie. Oho, no. Nie odzyska pani swojego motorku. Nie martw się. Okej. Okej. Wsiadaj do szoferki. Nie, muszę to może lepiej załatwić. Stupid bitch. No, 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 okej, Kona tutaj śpiewa. Jesteś pewna? No, dawaj, skipnij mi to. Nigdy nie jadę.
Tu jestem. Ej, wycofasz spod tego? Okej, okay, I guess, że nie. Zobacz już życie nasze. Okej, okay, ona znowu została tam. Możesz wsiąść. Strzelają do nas, wiesz? Możesz wsiąść! Wiecie życie naszej tej? Ona dalej nie potrafi wsiąść do tego auta. Katalina! To nie jest problem, żeby tam wsiąść. Wystarczy, że podejść od tej strony. O! W końcu ogarnęła, gdzie jest wejście. Nice! Gratuluję, kobieto. Jesteś niesamowita. Całem bez ciebie zrobić. Gdzie muszę jechać? Czyli muszę wyjechać od razu w prawo, przejechać przez skrzyżowanie. Dobra. Wait. Prawo. To tutaj było. Tak? Wiesz, co jest najgorsze? To, że on teraz czeka, to znaczy, że on wraz tutaj wróci, mnie chciał znowu wejść. Jak mnie wszystko. Co to za koszulka jest? Bo to nie jest bluza, to jest kwestia koszulki, którą mam na sobie. Jak ja koszulkę w ogóle założyłem? Już wiem, którą. Przecież ona była dobra zawsze. No, trzeba gryźć. Nice. Spokojnie, spokojnie, bo cysternę nazwalimy. A tutaj Keikona Brothers leci sobie z muzyczką po prostu wiejską. Usiadł. Dosłownie usiadł i na mnie patrzy. Zaraz się zastanawiam, czy będzie raczej tup, 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 tup. Albo jakieś warczenie. Już zaczął tupać. Nie, tego na pewno nie słychać na mikrofonie, ale zaczął tupać. O, baby, 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 babu, baby. Muszę podjechać dobrze do tego, czy nie? Okej, nie muszę. Whittaker. Eric and Tanker, full premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this water cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here. Trzeci raz muszę go już włożyć w końcu jednego odcinka, rozumieć to. I got shit to move. Skąd masz ten motor nagle? Czy on po prostu, czy on dostał ten motor od tamtego typa? Mam nadzieję, że nie będę musiał się z nim już bawić. Ale 5 kafli to ja przyjmę, ty puńciu. Dobra, potrzebuję tego auta. Wieśniaku. Thank you. Misję w ciężarówce. Ja wiem, że mógł zrobić misję, żeby mieć, jak się nazywa, hajs, ale nie. To nie, to nas nie interesuje. Nie, ja się muszę przebrać, nie wytrzymam. Alright, założyłem sobie bluzę i tylko bluzę. Coś, co nie lubię robić, ale tak najpierw musi być. Na razie nie mam misji. Więc muszę czekać na telefon najpierw, panie. Dziękuję, telefon dostałem. Teraz crash, no kobita. Z prawdą. Nie. Man, Tenpenny. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure nobody follows you. Mamy nikt nie śledzić do TT. Nie możemy napisane. Co nie może być Tenpenny, no bo TP powinno być wtedy. TT. Może w końcu ten Meksykanin Hernandez, czy jak tam jest. Ten typ, który cały czas nic nie gada na scenkach. Gdzie ja w ogóle jadę? Jest do jakiegoś motelu, czy coś w tym stylu, ale cholera wie gdzie i cholera wie, chciałem powiedzieć, kiedy przestanę się ślizgać. I czy w ogóle dobrze jadę. Gdzieś tutaj z skrótami pojedziemy. Tak, to jest na pewno odpowiednia droga. Dobra, nie no, muszę sprawdzić, gdzie ja w ogóle mam jechać, bo tak to jadę zaraz. Oho. Czyli jak będzie ulica, to ten taki, to jak będę widział taki zygzak, to powinien na niego w sumie wjechać. Czyli to, co jest po lewo, to jest nasza karta do przejazdu. Czyli teorii tędy. A, widzę, że wbiegamy. Znajdziemy ulicę, znajdziemy tam na ulicy jakieś auto.
Okej. Okay. Ewentualnie znajdę też kwiatuszki. Auto, które chciałbym je podwieźć? O, panie. Skurw. Ile razy jeszcze będziecie mnie musieli przejeżdżać? Żeby rozumieć, że to nie jest przyjemne. Tak, gońce, gońce. Ja to jest tylko jadę tym zygzaczkiem do TT. Tylko trochę amunicji nie mam, więc jeżeli będzie tam jakaś misja z zabijaniem, niekoniecznie bym był w stanie to zrobić. Chyba, że tam będzie jakiś ammunition. Okej, to jest zakręt w prawo. Aj, kurczę, myślałem, że to już jest zakręt w prawo. Ale tutaj trawą też można przejechać, czemu by nie. Poczekajcie, dobrze jadę? Bo to... Tak, mam jechać tędy. Dookoła. Dookoła zrobić całą wyprawkę. To nie to, że właśnie potrąciłem babci na rower. Proszę na to jak nie patrzeć. To była... to był młody facet w kietce. Żadna babcia. Nic z tych rzeczy. Mówię, skoro mam taki czas do dojechania aż tam do tego miejsca. To nie wiem co. Chciałem znaleźć jakiś temat, cokolwiek co mógłbym poruszyć. Ale zostałem... Wow, 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 wow! Jestem troszeczkę odciągnięty myślami od tego wszystkiego przez Danego Sancheza, okej. Pozdrażamy w miejsce misji. Nikt mnie nie śledził, ja nawet z kwiatkami ci przyjdę. Krwawe żniwa. Ten penny jednak. Jednak ten penny. To czemu TT, skoro ten penny? Happening? Oh, is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Yeah, yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some finest. Pan Truth. We and you are gonna deliver it for us. Hey, man, you losing it. You hallucinating this shit. What? Oh. Yo, True, come here, man. Witam, Keikone. Welcome, friend. Sup? Carl here is gonna be paying you your money. Możemy tego nazwać Truth, a gdyby mnie zwoił, to by powiedział, że prawda. Nie mówię, że trzymać się w dwóch miejscach. Czyli naćpany policjant by chciał łapać typa, które podrzucę syf? Jesteś. Wow, man. I never thought I'd see that. A fed out smoking me, huh? What are you, dude? FBI? DEA? Dzwoniłeś do mnie, typie. Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get down with that. But how do I know I can trust you then? What, I'm working for you now? I'm a man of peace. But some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean survivalist maniacs, right-wingers, fascists. They have a harvester and I need one. Żebyś kombajnu. Okej, okay, Ted. The fuck that mean? Later, freak. Okej, czyli musimy lecieć na farmę, ogarnąć kombajn. Co mam dziwne wrażenie, że to będzie ciężka misja bez amunicji. Ale do tej pory na każdą akcję, która była jakkolwiek związana z bronią, była informacja o tym, że mam pójść na przykład do ammunition, coś w tym stylu, więc gaduję, że jestem w stanie to zrobić w taki sposób, jaki zrobię to teraz, bez broni. Mam nadzieję.
To auto by mi się chyba przydało, tylko teraz pytanie, czy ja tędy przejadę na drugą stronę tak, jakbym chciał. Bo tutaj widzę, że jest rzeczka. Zaraz. Fuck, tam musimy zawrócić i wjechać na ten most. Znaczy, mogłem w pławce przepłynąć, bo to nie jest stare GTA, w których nie można było nigdy pływać, ale to nam nie ratuje tyłka w żaden sposób, ponieważ potem musiałbym znowu szukać pojazdu, żeby tam jechać. Więc to będzie łatwiejsze, okej. Okay. Sanchezik mierny, gościu, na Harley'u byś sobie pojeździł, zobacz jaka to ma kopa. Teraz zgaduję... że pojechałem źle. Czyli to musi być tu pojechane. Gdzieś tu. I ewentualnie tutaj pod górkę. Wow. Tam trochę gościa podrzuciło. Po tą górkę nie podjadę, jak tak patrzę. Patrzę pod ten... nie ma opcji. Muszę przejść naokoło. Wow. Będzie tam się jakoś łączy to. A ewentualnie tu wjechać. Czemu te pojazdy... Wielki problem mam z podjazdami pod wszystko. Nigdzie się nie da podjechać. Myślałem, że Cardi B się nam odezwał, ale trzeba miałaby Cardi B być w 2005 roku. Tak, mniej więcej. To nie pasowałoby totalnie do klimatu San Andreas. Cardi B. Rozumiem, że... Nie pamiętam, jaka to nuta była. W GTA 5 jest na pewno taka nuta, która... Nie bo, że te Bugatti tam nie jest w GTA 5, ale tam jeszcze to pasuje. Tutaj taka nutka by nie pasowała strasznie. Szczególnie w momencie, kiedy jeżdżę po jakichś wiejskich terenach. I od dawna się nie zapisaliśmy, ponieważ nie mam hajsu na dom. A nie, przecież nie potrzebowałem domu, był safe obok... obok pierwszych misji. W tyłach farmy. Jak chodzi kiedyś kilka grup survivalistów niezbyt miło przyjmą obcych. Okej. Wejdź na farmie, zabierz kombajn. Wejdź, przecież mnie wiedź. Dzień dobry. Gość, to nie klub country. Ale take him down. What the? Tego się nie spodziewałem. Dobra, bierzemy teraz szybko. Pyk. Kombajn zabrany. Teraz jak tędy wyjechać? Gdzie wyjechać? Gdzie mam pojechać? Tam chodzę do mojej ulicy. Odstaw kombajn na ten, do tego typa. Do oprawdy, nie ma sprawy. Wow. Zawróć. Hej, nie wiem, zobaczył jak to działa na ludzi. No auta sobie raczej nie przyjadę, więc tędy nie mogę robić. Ewentualnie tutaj przez te kłęby siana mogę przejechać? Nie mogę, najwyżej tutaj mam ściany jeszcze do przejechania. Spokojnie, to wszystko jedzie, teraz wyrzucam z siebie. Tylko teraz jak dojechać do trufa, żeby się nie rozbić? To jest bardzo ważna rzecz. Proszę mi nie strzelać. Szczególnie proszę nie trafić żaden bach paliwa. Okej, gdzie jest poprawna droga, żebym do niego dojechał? Aha, czyli to muszę dosłownie zawrócić w sumie. Przejść przez to zielone, przez tory. Dobra, a nie, nie muszę zawracać, mogę przejechać tutaj, okej, nie ma sprawy. Dobra, daj sobie siana. Kuma... Nie! O nie, proszę. Odwróć się! Nie! Na to nie byłem przygotowany, gra! Gro! Halo! Ja nie jestem... pociągiem! Widzimy się jak dojadę do misji. Nie wiedziałem, że jak można. Jeżeli już raz dojechałem do miejsca, to miałem możliwość kliknięcia Y po prostu i przeskipowało mi cały dojazd do tej farmy. W przykład nie mogło być raz do momentu, kiedy mam zdobyty kombajn, ale nie dość sobie skróciłem, znaczy nie wiem, że wam skróciłem odcinek, ponieważ kliknąłem po prostu skipnięcie. To jeszcze sam sobie skipnąłem.
Nice. Okej, ale tym razem przynajmniej pojadę od tyłu i wjadę sobie po prostu aż pod kombajn. Co to za gość? Nie wiem. Wygląda cwaniaka? Nie mylicie się. Nie mylicie się. What the... Proszę do mnie strzelać. No pewnie, że kradnę bestii, bo... Tak już trzeba. Tak już trzeba, trzeba amunicji zagarnąć sobie. Jak biegnie biedaczek. Jak biegnie biedaczek, wiecie, każdego prowadzącej próbuję zestrzelić mnie, aż to mi daje tyle dodatkowych skilli jeszcze w kontroli broni, ale nadzieję, że to aktualnie nie jest zbyt ważne. Teraz muszę pojechać normalną trasą, żeby nie spaść w ten sam sposób. Hej, przeróbmy sobie ich na kwadraciki mielonki, czemu by nie. Niech wszyscy uciekają, niech każdy się boi. Bo tu nie ma przebacz, nie ma przebacz, typie. Wam nie przebaczę. Wam też nie. Przerobimy sobie na mielonkę, czemu by nie. Tego tego się nadaje, alright. Tego też tutaj załatwimy i teraz. Czy mógłbym w ogóle zjechać na przykład gdzieś ten? Wiecie co, nie będę próbował. Po prostu przejdźmy sobie tutaj. Grzecznie, tam do mnie strzelają. Tutaj nie skaczę, chociaż tutaj bym chyba mógł. Ale nie. Nie mogę. Tu pojedziemy, dopiero przez tą farmę zakręcimy. Proszę przestać do mnie strzelać, dziękuję. Tutaj za zawrót, tutaj mogę przejechać, bo tutaj jestem na dachu jakby. Serio? Serio? No puść mnie, gnoju! No patrzcie, jak on się do mnie doczepił. Co za dekiel. Okej, tak chcesz? Przynajmniej wiem, że ja nie mogę tam tędy zjechać, więc... Przedostawałeś to za mnie. A tu mógłbym zjechać? Wygląda tutaj troszeczkę lepiej. Wiecie co, nie ryzykuję. Jak przejechać do tego dookoła? Żeby dojechać na tą farmę, potrzebowałbym przejechać tą drogą. I to bym miał do niego wjazd. Okej, czyli dobrze myślałem, czyli... Tą drogą, która jest za mną. A żeby zjechać do tej drogi za mną, potrzebuję dojechać do... Tym całym zygzak. Jesus Christ, no przecież to będzie ciężka wyprawa. Mógłbym zgodzić, że spadnę i się dobrze obrócę, ale... No nie. Nie będę tak się bawił aż na siłę. Tutaj też mógłbym próbować zjechać, ale boję się, że się obrócę. Gdyby to było GTA 5, to bym się niczego nie brał, tak? Okej, okay, powiedziałem, że mnie będzie gryzło tylko dopiero przez koszulkę, tak? Coś jest nie tak dzisiaj ze wszystkim. Okej, okay, mógłby pan przejechać troszeczkę szybciej, bo tak kombajnem tu jadę, jakby pan nie widział. Kombajnem jadę, rusz się, mam swój własny kombajn. Teraz tutaj na spokojnie. Na spokojnie, potrzebujemy wziąć sobie radio K-Kony. Jak ono było? K-Rose to było? Tak jest. Jakieś auto na poboczu stoi. What the fuck. Mam nadzieję, że nie jestem blisko zniszczenia, bo wtedy bym się załamał. Kolejny na ulicy gdzieś losowo. Znaczy na poboczu. Jezus, jakby to chociaż jeździło lepiej. Jakbym to mógł... Mogę to zrobić? Nie mogę. Myślałem, że mogę chociaż podnieść tą maszynkę do góry. Że wtedy by nie zaczepiało tak o ludzi. Teraz tak, tu muszę przejechać, to jest już pewne. To nie jest kwestia tego, że tego sobie nie skrócę. Teraz tutaj pojechać. Jak będę jechał sobie tą drogą, to w pewnym momencie będę miał wjazd na wiejską ścieżkę, która prowadzi do jego farmy. Piękna muzyka. Już myślałem, że się wywróciłem. O, gdzie zniknął kierowca? Nikt nic nie wie. Ale piękny księżyc. Taki wcale nie wklejony. W Minecrafcie mają już lepsze w tych czasach. Zaraz. Okej, jeszcze nie przesadziłem. Jeszcze nie przesadziłem z trasą.
Tam jest zapewne ten wjazd, widzę go już na mapie. Przepraszam! Tutaj jest. O, właśnie. To jest wjazd na jego farmę. Żadne danger. Ja to jeżdżę sobie jak mogę. Nikt mi nie mówił danger. Tam jest ten danger. I am the one who knocks. Cyk. Ktoś tu driftuje po tych... tych wiejskich uliczkach. Hej, cyk. Słuchajcie, wycofać, bo nie wjadę do końca. Mano ma stodołę, facet. Odjechane. Wierzysz mi w końcu teraz? To jest super, ziomek. Dzięki, przyjacielu. Nie chcę żadnego towaru, typie. Żadnego towaru nie chcę, chciałem zrobić misję dla ten penego. Okej, okay. Teraz to do mnie dzwoni. Daj ten penny. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor, they don't mean Jack and Los Santos now. My OGs, my S's, all dead or in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall with Angel Pine. And I'll meet you there. Okay. Yo, Angel Pine. I got some shit to take care of, and No, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Holmes. We'll see you in Angel Pine. O, to już prawie było dobrze napisane. No mi się... I teraz nie wiem, właśnie to nie jest ten moment, który mówiłem wcześniej, że powrót CV nie wiem, czy nie są misjami pobocznymi. Czy jakoś tak, ale za szybko mi się wydaje, żeby to był powrót od razu misji pobocznych. Mógłbym wejść wtedy do misji, ale to nie na ten moment. W każdym razie, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Był troszeczkę fail, musiałem się przebierać, musiałem psa zostać 8 razy na łóżko i tak dalej. Ale koniec końców się udało, pojadę się zapisać, coś czego wam no nie muszę pokazywać, ponieważ po co mam wydłużać na siłę odcinek. A jeżeli wam się podobało, łapki w górę, komentarze, subskrybujcie, wsparcie i będziemy bawić się z dalszymi misjami już w następnym odcinku. Upewnię się, że te misje CV są obowiązkowe, jeżeli nie, to najprawdopodobniej muszę na jakiś kolejny telefon, ale wszystko nam życie pokażę. Muszę się na przykład zapisać, czas minie i wtedy będę miał telefon, nie wiem. To było tyle, siemanko, peace. Yo! Baby, I'm a bad boy. I might hurt you. I need a therapist and a perk too. I need cash flow. You fuck with fat hoes. I ain't got no drugs. I'm turning to an asshole.